Dziś już wieczór, czy próbowaliście kiedyś fotografować przy świecach? Jak zrobić takie zdjęcie, żeby wyszło fajnie? Jak uchwycić klimat takiej sceny? Zróbmy zdjęcie. Taką sytuację możemy sfotografować na dwa sposoby. Zwykły, banalny lub e, ciekawy. Zwykły, banalny sposób to po prostu użycie lampy błyskowej. Zdjęcie jest takie bardzo przeciętne, takich zdjęć powstają tysiące, ale po to właśnie w aparatach mamy wysokie ISO, e, bardzo łatwe do ustawienia, żeby robić w takich sytuacjach zdjęcia bez lampy, tak, żeby uchwycić klimat e, sytuacji. Tak więc ustawiam wysokie ISO, w tym przypadku 1600, w końcu zdjęcie przy samych świeczkach. Spróbujmy teraz. No i teraz widać, że to jest wieczór przy świecach. Niewielka ilość światła nie powinna być zupełnie przeszkodą w robieniu dobrych zdjęć, wręcz przeciwnie. Możemy wtedy złapać nastrój chwili, chociażby jak zdjęcie przy świeczkach. Oczywiście można użyć lampy błyskowej, ale wtedy zupełnie tracimy atmosferę chwili, tracimy atmosferę oświetlenia, tracimy atmosferę miejsca, więc moim zdaniem lepiej jest użyć wysokiego ISO. Aby zmienić ustawienia czułości wystarczy nacisnąć przycisk ISO. Z tyłu wyświetla nam się skala ISO i możemy od wartości 100 do wartości 3200 płynnie sobie tutaj zmieniać. Potwierdzam, tutaj. Mamy wartość ISO 1600. Oczywiście na wysokich czułościach, na wysokich wartościach ISO jakość obrazu spada. Przy skrajnych wartościach jak ISO 3200, 3600 szum jest już e, widoczny, natomiast e, lepsze jest moim zdaniem zdjęcie z lekkim szumem niż po prostu zdjęcie z lampą błyskową, kiedy zupełnie nie czujemy atmosfery, atmosfery chwili, w której fotografowaliśmy.